historyczny dzień dla suwalskiej piłki nożnej. Wigry Suwałki awansowały do pierwszej ligi piłkarskich rozgrywek. Drużyna pokonała u siebie 3-2 Stal Rzeszów, a dzięki porażce dotychczasowego lidera, czyli Pogoni Siedlce, zajęła pierwsze miejsce w tabeli. Mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla Wigier. Już w 9 minucie za sprawą Sebastiana Radzio było 1-0. Drugiego gola w 13 minucie Radzio strzelił z karnego. Goście odpowiedzieli bramką w 27 minucie. Strzelał Piotr Prędota i drużyny schodziły do szatni z wynikiem 2-1. Drugą połowę Wigry rozpoczęły golem, którego autorem po raz trzeci w tym meczu był Sebastian Radzio. 4 minuty później po strzele Aleksieja Kolesnikowa było 3-2 i ten wynik utrzymał się do końca spotkania. Dodajmy, że od 58 minuty goście grali w osłabieniu, bo za faul boisko musiał opuścić Szymon Kaźmirowski. Po zwycięstwie na przystadionowym placu rozgorzało wielkie świętowanie z udziałem piłkarzy i kibiców, a podczas konferencji prasowej Zbigniew Kaczmarek, trener drużyny, dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do awansu. Myślę, że te gratulacje należą się przede wszystkim, może zacznę od góry, od prezesa poprzez zarząd, myślę dyrektor sportowy i potem sztab i cały sztab, który na to pracował. No i oczywiście zawodnicy, oni byli tutaj tym oczkiem w zasadzie, które decydowało o obliczu gry naszego zespołu. Także chciałbym wszystkim właśnie podziękować za zaangażowanie. Jak ja przychodziłem, to rzeczywiście zespół był w trudnej sytuacji, ale szybko zareagowaliśmy i rzeczywiście chłopcy, myślę, że udowodnili w tych 7 meczach, że są naprawdę świetnym zespołem, tak? Przede wszystkim wygrywaliśmy kolektywem. Do tego mieliśmy ten potencjał naprawdę wysoki, który decydował w wielu spotkaniach. I bardzo mnie to cieszy, że ci chłopcy do końca wytrzymali tą presję, bo ta presja dzisiejszego spotkania była wielka. I na pewno pokazali, że zasługują na grę w pierwszej lidze, bo zwycięstwo w takim spotkaniu to świadczy o tym, że są przygotowani do tego, żeby podjąć walkę w pierwszej lidze. I mam taką nadzieję, że nie awansowaliśmy tylko na jeden sezon, tylko chcemy się tam zadomowić na pewno na dłużej. Dziękuję serdecznie wszystkim.